Dawno, dawno temu byłem tylko ładną mordką w reklamie chipsów. A dziś? Cóż, dalej jestem ładną mordką, ale poza tym byłem Achillesem, panem śmiercią, detektywem, Benjaminem Batonem, dowódcą na wojnie i hasałem po dzikim zachodzie. Dziś, gdy patrzę w swoje odbicie w lustrze, myślę, ja cię kręcę, jestem genialny. W sumie zawsze byłem. Oto osiem moich najlepszych ról. Wszyscy pamiętamy jego kultowe role w reklamach Levisa, Levi'sa, no dobra, Lewisa, albo w niezapomnianej reklamówce Pringlesów. Ale czy wiecie, że Brad Pitt grywa również w filmach? Wierzcie lub nie, ale pod koniec lat 80. to zdanie wcale nie było tak bezsensowne, jak mogłoby się wydawać. Wtedy to dwudziestokilkuletni brat dopiero rozpoczynał wielką karierę, a jego największe role miały przyjść w kolejnej dekadzie. Zaczęło się od drugoplanowych rólek w Telmie i Louise Ridleya Scott'a i na skróty Roberta Altmana w 1991 roku. Kilka lat później Hollywood w końcu przekonało się, że Pitt to coś więcej niż ładna buzia i tak zaczęła się wielka kariera aktora pełna rewelacyjnych kreacji w świetnych filmach i wielu adoptowanych dzieci. Ale które z nich są najlepsze? To znaczy, które role są najlepsze? Oto nasz subiektywny i zaskakujący ranking. Mimo drugoplanowego charakteru rola Pita jest jednym z najmocniejszych elementów filmu Braci Cohen. W tej komedii pomyłek i teatrze absurdu komediowy talent Pita świeci najmocniej spośród wszystkich równie utalentowanych członków obsady. Trudno nie polubić zabawnego instruktora fitnessu, Chada, który swoimi niecnymi sztuczkami chce zarobić wielkie pieniądze szantażując byłego agenta CIA. Kiedy knujący intrygę, nierozgarnięty, wyposażony w groteskową blond grzywkę mężczyzna, wkracza do świata CIA, hmm, a przynajmniej myśli, że wkracza, trudno powstrzymać śmiech. W filmie Tajne przez poufne Brad Pitt jest ciamajdowaty, głupkowaty, niezwykle pocieszny i zalicza może nie aż tak wybitną, ale na pewno najzabawniejszą rolę w karierze. Kolejna znakomita rola komediowa Brada Pita, choć można się upierać, że bękarty to film wojenny, ale de facto jest to niezwykle czarna, wojenna komedia. Brat odgrywa tu zdawałoby się prostą, drugoplanową rolę Aldo Reyna, dowódcy oddziału złożonego z żydowskich żołnierzy i mordującego SS-manów. Jednak robi to z takim wyczuciem i animuszem, że tylko Christoph Waltz w roli Hanselandy jest w stanie go przyćmić. Pit idealnie połączył tu wewnętrzną siłę pewnego siebie wojskowego, co w pewnym stopniu łączy go choćby z Lee Marvinem z Parszywej 12, a także karykaturalny, ale nie banalny rys, jaki nadał swojemu bohaterowi. Południowy akcent Reina, pewność siebie i nonszalancja jednocześnie bawią i wzbudzają sympatię. A fakt, że stereotypowego oficera armii USA rodem z Teksasu odgrywa przystojny Pitt, nadaje wszystkiemu humorystycznego kontrastu. No i ten cudowny włoski akcent. Skandal. Profanacja, żenada, won dziady. Pewnie tak wielu instynktownie zareagowało, widząc rolę Pita w podziemnym kręgu dopiero na szóstym miejscu. Czemu tak nisko? Odpowiedź jest bardzo prosta. W filmie Finchera choć postać Tylera Derdena jest kultowa, wygłasza masę świetnych tekstów i posiada ponadprzeciętny magnetyzm i charyzmę, Aktorsko nie była aż tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Owszem, Pitt idealnie oddał wszystkie cechy Tylera i przyciągał widza do ekranu, ale jego kreacja była tu bardzo dosłowna. Nie wymagała grania na niuansach, prezentowania różnorodnych stylów gry, ani nawet fizycznej przemiany od jej odtwórcy. twórcy. Pitt miał tu po prostu być zarombisty, niczym brat Pitt. I był. I chwała mu za to, bo naprawdę wykonał znakomicie swoją robotę, z tym, że w swoich innych rolach zrobił jeszcze więcej. Zresztą nawet w tym filmie pod względem złożoności postaci i trudności wykonywanego zadania ponad Bradem stał pamiętny Edward Norton. Tym niemniej Tyler Durden już na zawsze pozostanie symbolem ruchu anarchistycznego. Kalifornia no? yeah. uh, watch... jest przykładem filmu, który warto obejrzeć głównie dla roli Brada Pita. To dzięki niemu można wybaczyć bardzo schematyczny, pełen uproszczeń, scenariusz oraz dość rzemieślniczą reżyserię, która sprawia, że cały film staje się jednym z wielu thrillerów z historią seryjnych morderców w tle. Pete wciela się tutaj w postać typowego, no nie do końca typowego, wsiura żyjącego na społecznym marginesie, nieprzewidywalnego przestępcy o porywczej naturze. Mając już dość dotychczasowego życia w brudnej przyczepie, wyrusza wraz z pewnym pisarzem i jego dziewczyną w podróż śladem seryjnych morderców, a celem tej edukacyjnej wycieczki jest tytułowa Kalifornia. Co wydarza się w trakcie wyprawy, niech zostanie słodką i krwawą tajemnicą. Na zachętę wystarczy stwierdzić, że Pitt w swojej roli tak niebezpiecznie balansuje na granicy wyrazistości i groteskowości, że aż trudno uwierzyć, że z tej mieszanki urodziła się tak świetna rola. W Kalifornii, która została nakręcona jeszcze przed przełomowym dla kariery Amerykanina 7, Pete całkowicie zrywa z emploi grzecznego, ładnego chłopca z okładek magazynów i odsłania swoje mordercze, prostackie, nieprzewidywalne oblicze. A jego bohater przyprawi widza o jeden senny koszmar. Pełnie talentu komediowego, Brad Pitt zaprezentował na długo przed występami u Tarantino i braci Coen. Co ciekawe, również miało to miejsce w filmie reżysera o wyrazistym i nieco surrealistycznym stylu. W thrillerze science fiction Terry'ego Gilliama, Pitt grał obłąkańca, którego napotkał na swej drodze Bruce Willis, gdy trafił do szpitala psychiatrycznego. Na szczególne oklaski zasługuje w tym filmie mimika Brada. Gdy się patrzy na jego twarz, trudno nie odnieść wrażenia, że jest autentycznie szalony. A maniakalna obsesja jego bohatera na przemian przeraża i bawi. Pete balansuje tu na granicy tragedii i komedii, a czasem wręcz karykatury, tworząc charakterystyczną i zapadającą w pamięć postać. Rola ta zasłużenie przyniosła mu złoty glob dla najlepszego aktora drugoplanowego i nominację do Oscara. Wcześniej Pete osiągał mainstreamowy sukces z wichrami namiętności i wywiadem z wampirem. Pokazał też kunszt we wspomnianej wcześniej mało popularnej Kalifornii, ale to właśnie w siedem Davida Finchera po raz pierwszy połączył jedno z drugim. David Mills odgrywany przez niego w hitowym kryminale to młody policjant, pełen zapału i wiary w słuszność misji, której się podejmuje. Jednak wraz z rozwojem wydarzeń związanych ze sprawą seryjnego mordercy zabijającego według katalogu siedmiu grzechów głównych, postawa Milsa ulega stopniowej przemianie, a optymizm detektywa coraz bardziej zalewa mrok i szarość deszczowego miasta. Pit oddaje tę przemianę pełnym energii zachowaniem i gniewem, który często towarzyszy Milsowi. Jest charyzmatyczny, a przy tym bliski nam. Naiwnie wierzy w sprawiedliwość, ale boleśnie przekonuje się o brutalności świata. Pełnie talentu Pete pokazuje w tym filmie... Oczywiście w kulminacyjnej scenie, w której w poruszający sposób oddał rozdarcie towarzyszące Millsowi w chwili, w której poznał odpowiedź na to pytanie. Dzięki roli w tym filmie Brad Pitt był o krok od zdobycia Oscara, lecz przegrał wtedy z artystą Jalem Dyejardenem. W Moneyball Brad wciela się w menadżera klubu baseballowego. Billy Bean stosuje nowatorskie metody w selekcjonowaniu prowadzonej przez siebie drużyny. Wykorzystuje komputerowe obliczenia i analizy poszczególnych zawodników, narażając się jednocześnie na sprzeciwy ze strony współpracowników i trenera drużyny, dla których ten model podejścia do sportu jest niewłaściwy. Bean grawa bank, mając świadomość złej sytuacji finansowej klubu, stawia wszystko na jedną kartę. Menedżer jest w swoich ocenach bezbłędny, a jego nowatorskie metody pozwalają klubowi osiągać coraz lepsze wyniki. Sukces roli w Moneyball tkwi w detalach. Postać Bina jest kolejną twarzą Brada Pita, który oddaje najmniejsze detale osobowości menadżera. Jego stoicki spokój, analityczny umysł oraz krótkie, gwałtowne wybuchy wściekłości. Bennett Miller, reżyser znany ze świetnej, kompleksowej współpracy z aktorami, wyposaża swojego bohatera w szereg detali tworzących całościową sylwetkę postaci. Bohater Brada jest cichy i zachowuje stoicki spokój, a jednocześnie wypełnia całym sobą każdą przestrzeń, w jakiej się znajduje. W jego oczach kryje się pasja i inteligencja, ale również wielka wrażliwość. Dramatyczna kreacja w Moneyball to kolejna rola brada Pita świadcząca o jego aktorskiej elastyczności i umiejętności wcielenia się w całą paletę różnych od siebie postaci. Brad Pitt zbudował w tym filmie swoją najdojrzalszą, najbardziej złożoną i kompleksową rolę w karierze. Jego bohater, Jesse James, jest jednym z największych przestępców XIX-wiecznego Mizuri. Banda Jamesa napadała na pociągi, okradała banki, zabijała niewinnych ludzi. Była postrachem dla społeczeństwa. Pod kątem historycznym, James był zwykłym bandziorem, postacią negatywną, wokół której powstały liczne legendy. W swoim filmie reżyser Andrew Dominik wyposaża swojego bohatera w złożoną osobowość, co pozwala dostrzec inną, dominującą cechę mężczyzny, aż nadto wyraźną melancholię oraz wrażliwość. Gołym okiem widać, że Jesse James nie jest zwykłym przestępcą i bezdusznym mordercą. W scenach grupowych zawsze jest zdystansowany, odcięty od reszty, nieobecny, pogrążony w milczeniu. Kiedy dokonuje złych czynów, ma wyrzuty sumienia, emocjonalnie cierpi. Przeżywa chwilowe napady euforii, by chwilę później chować się we własnej skorupie i oddawać zadumie. Cały film przedstawia jego ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości, łowcami nagród i przeznaczeniem. Brad Pitt z perfekcją i niezwykłą subtelnością oddaje temperament swojego bohatera. Łączy mityczny charakter Jesse'ego Jamesa z jego melancholią zahaczającą o milczącą depresję. Kreuje małą, wielką, monumentalną postać, której sugestywność robi hipnotyzujące wrażenie. Wielu powie, że nie jest to tak efektowna i kultowa rola jak inne, ale ta wymagała od brada wyjątkowego kunsztu, a kreując tę złożoną i trudną do odegrania postać, ostatecznie pokazał, że jest aktorem wybitnym. Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że Pitt to nie tylko ładna buźka? Potrafi zagrać przejmującą rolę dramatyczną, nieraz niezwykle drobiazkową i skomplikowaną, jak też przyprawiającą o ból brzucha rolę komediową. Przykładów jest wiele, a przecież tak wielu jeszcze nie wymieniliśmy: przekręt Gajariczego, Babel, Alejandro Gonzaleza i Niaritu, czy Joe Black. Pitt nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu i nie miewa słabych ról, nawet jeżeli czasem zdecyduje się na angaż w miernej produkcji. Tym ciężej było wybrać nam te najlepsze. Czy wybór był słuszny? ocencie sami. Ale w jednym zgodzimy się na pewno. Wszyscy niecierpliwie czekamy na to, co jeszcze pokaże nam brat Pete.